Zaczynamy. Druga mapka. Mapa na uspy. Cukier kontra Jano. Pierwsze spotkanie. Wygrał Cukier. 15-14. Teraz szybko dojechał Janka, ależ go tutaj porobił. I już prowadzi 0-1. Źle to zrobił. No, będą to chyba zupełnie inne uspy, aniżeli w meczu z Jano kontra Asahi. Cukier jest zdeterminowany, aby to szybko skończyć. Wygrał fantastycznie 16-14. Pierwszy mecz, pierwszą mapę. Teraz mamy remis. Póki co 1-1. Ależ on rushuje! No i praktycznie full auto puszczane z tego uspa. No musi zupełnie zmieniać pozycję Jano, bo tak nic nie ugra. Bo nie wyłapie Cukra, no ale teraz znowu jedzie na słuch, słyszy gdzie on jest. No i teraz jednak Cukier po raz kolejny fantastycznie dojeżdża go. Naprawdę, co on z nim robi? No głowa mała, 3-1 już prowadzi. No nie spodziewałem się, że nawet ze słuchawkami nie zdąży oddać jakiegokolwiek strzału Jano. Ma 10 HP teraz, ale ostatecznie wygrywa tą rundę. Cukier miał 40, złapał go na przeładowaniu. 2-3 ze strony, patrząc ze strony Janka. No tutaj tak grający Cukier zmusza Janka do zupełnie innej gry. Póki co to się udaje Cukrowi, że prowadzi. 70 HP na koncie Cukra. Jano wygrywa, 3-3. Może to był taki kilkurądowy szok ze strony Janka, bo naprawdę go tam nieźle dojeżdża po prostu. Marcian, teraz Jano znowu obija lekko Cukra. Kto strzeli tą głowę? Kto dobije przeciwnika? 35 HP ze strony Jana. I go Cukier kończy. 4-3. Dobra głowa, kolejna już. No i póki co prowadzi Cukier. Świetnie Jano odpowiedział też takim rushem, szybkim wyjściem. Złapali się na tym samym praktycznie momencie. Ostatecznie to Jano był szybszy i strzelił celniej. Taką samą ilość HP mieli przez chwilę. Jano kończy. 5-4. Znowu agresywnie grają. Tak jak jeden, tak i drugi. Agresywnie. Cukier ma 15 HP. Jano 42. Tak to wygląda z perspektywy Cukra. Szybkie przełączenie. Póki co szukają się. Już widzieli. Jano zdobywa 6. fraga. Zostało 11 HP mu w tej rundzie. No tutaj mało wspólnego ma to z tym, by wykorzystać siłę uspa. Bardzo dużo fragów po prostu. Strzałów w ciało kończących. Jano na krótko ustawił się. Nie może trafić Cukra i Cukier go dobija. 6-5. Ależ te uspy tu są szalone. No tak jakby mieliśmy mecz Asakiego z Jankiem, to był zupełnie inny mecz. To jest żywy pojedynek. Trzeba zauważyć, że oni tutaj nie mają kałachów. No naprawdę, dojeżdżają się niemiłosiernie. 7-5 dla Janka. Taki styl gry narzucił Cukier i ta gra również Jano, widzimy. Zmieniają się pozycjami. I teraz Cukier górą, 7-6. Ładna pestka. No chyba, jak mam być szczery, to więcej tych głów mimo wszystko sprzedał Cukier. Mimo tych raszy. Ostatecznie to on szybciej kończył te rundy jednym strzałem celnym w głowę. Widzi już Janka, 71 HP po jego stronie. Cukier schowany, już jednak dojeżdża. Tutaj nie ma mowy o chowaniu nawet. Tylko na przeładowanie i szybkie dojazdy. I znowu świetna głowa, 7-7. Wydawało się, że Janek prowadzi. I to prowadzenie do pierwszej części tego spotkania dotrzyma. Aczkolwiek już mamy 7-7 i zobaczymy, jak to będzie. Znowu Cukier dojeżdża. Dojeżdża tego biednego Janka. Na Janek nie potrafi odpowiedzieć. 1 HP na jego koncie, to jest tylko 1 HP. Cukier o tym nie wie i kończy go. 8-7 prowadzi. Cukier, zmiana stron. Ależ żywy mecz, naprawdę. Bardzo żywy, bardzo szybki. Dobry strzał teraz Jana. Trochę chce, no musi takimi paroma strzałami uspokoić Cukra, aczkolwiek nie wydaje mi się, że on zmieni swój styl gry. Będzie nadal raszował. Teraz Jano obity, 47 HP. No to będzie teraz wychylanie tylko na głowę. To ta część meczu znana. I o to chodzi! Cukier fantastycznie go obiegł i Jano nie spodziewał się zupełnie. Chciał grać bardzo defensywnie. No i jak widać, nie poskutkowało to. Cukier wygrywa 9. rundę i prowadzi 9-8. No to tak jest. Jano spokojnie, wcelowany. Potrzeba mu więcej takich strzałów, by wziął taką pewność, że on je będzie trafiać.
to jest potrzebne. No teraz spokojnie wypestkował, bardzo ładnie. No te dwie rundy mogły się podobać. Spokojne strzały, uspokajające wręcz Cukra, ale on niczym jakby coś miał w czterech literach, jakiś motorek, niczym oszołomiony człowiek, biega i trafia tego Janka, mamy 10-10, na niczym się nie skupia, nie zastanawia, po prostu biegnie tym uspem i znowu świetny frag, Jano chciał również teraz rushować, nie udało się, 11-10, prowadzi Cukier, no ależ to jest wariacki mecz, naprawdę, no póki co to Cukier górą. Znowu kluczowe rundy, już Cukier go usłyszał, Jano też wie, gdzie on jest, no i teraz, która pestka wpadnie, wpadła Cukra, 12-10, znowu to zrobił świetnie i póki co on jest bliżej tego trzeciego miejsca, nie powiem, że upragnionego, ale na pewno lepsze to trzecie miejsce niż to czwarte, no i zobaczymy. Słyszał gdzieś strzał, skądś on padł, gdzie jest Jano, on już czeka tylko, aż on zraszuje, czeka na tego Cukra i teraz fantastycznie strzela, Cukier już zmieniał pozycję celownika, już patrzył gdzie indziej. A Jano teraz go zatrzymał. 11-12 ze strony Janka, z tak trzeba patrzeć z jego perspektywy. Czy będzie 12 runda? Może 13 dla Cukra? No, pierwsza, spokojniejsza, bez takiego biegania. Cukier teraz wręcz obiegł Janka, wie gdzie on musi tu być, on już to czuje, Cukier to czuje, ależ nie trafił, jakie pudło, po 12 on to powinien wygrać, no zagrał movementem w tej rundzie, no ale przegrał, po 12, czy to będzie runda zwrotna, na pewno żałuję. Jano wbija Cukra do 6 HP, Jano 39 i ostatecznie wygrywa, 8 HP zostało Jankowi i wygrywa, 13-12 prowadzi. Czyżby znowu dogrywki, czyżby znowu ten wynik na naprawdę bliski z 16 rundy. Oj, Jano nie trafia teraz Cukra, teraz on miał szansę trafić go w plecy, Cukier nie wie skąd padły te strzały, rozgląda się. No, czy on będzie wiedział? Tak, wie i trafia! 13-13. Dobry ten frag. Na pewno był lekko rozkojarzony, nie wiedział skąd te strzały padają, ale ostatecznie wygrał. Po 13, znowu rush. Jano na łoku, ale Marcian biegnie. Tupie tymi swoimi traperami i Janek zdobywa fraga. 14-13. No naprawdę, no nie sposób nie słyszeć tego, jak gra Cukier. Bardzo głośno. No ale celnie strzela. No, że Janek czasami nie trafił, ale nie w głowę. Z tym przegrywa. Teraz Jano i Cukier tyle samo HP na koncie. Cukier odbijany. 15-13 prowadzi Jano. No i teraz Cukier, jeżeli wygra dwie rundy, będzie dogrywka. Jeżeli przegra. A przegrał! 16-13. Fantastycznie skończył to Janek. Więc tak to wygląda. Cukier pisze, że idzie. Nie skończy tego spotkania. A więc Jano wygrywa. 2-1 ostatecznie. Cukier chciał to skończyć albo 2-0. Albo po prostu oddać mecz, więc niestety oddaję z tego co widzę. Czekamy chyba już tylko na finał.